Witam Państwa, Dariusz Matecki. Trzeci dzień z rzędu publikuję film dotyczący cenzury w sieci, dotyczący cenzury w social media. Powoli to już się staje daily vlog, no ale codziennie dowiaduję się nowych informacji dotyczących tego, jak działa Facebook, jak działa YouTube w Polsce. Poza kanałami Marcina Roli w Realu 24 czy moim prywatnym kanałem Dariusz Matecki, no, dowiedziałem się, że to zaszło już dużo, dużo dalej. YouTube zbanował m.in. kanał Kikiego. To jest kanał, który ma około 120 tysięcy subskrypcji. Co chwilę dostaje on jakieś strajki. Jeszcze co prawda nie usunął tego, całkowicie tego kanału, no ale ma wszystkie filmy już ma właściwie zdemonetyzowane. I co? No i to już ten kanał już wisi na włosku. Usunięty został kanał Monitor Polski, usunięty został kanał Idź Pod Prąd, usunięta, i to jest nowa informacja, została Emisja TV, program, gdzie no po prostu chodzili i pytali ludzi na ulicach, co uważają na jakiś temat, i prowadzili też swój serwis informacyjny. Co jeszcze zostało usunięte? No Ator dostaje co chwilę powiadomienia o tym, że jego filmy mają jakieś ograniczenia dotyczące wieku czy dotyczące jakiejś społeczności. To jest tak trudno, tak ciężko zrozumieć, o co czasami chodzi YouTube'owi, no że ciężko to w ogóle wytłumaczyć. No, sam YouTube pewnie nie wie, dlaczego niektóre filmy są zbanowane. Jeden z moich filmów, za które dostałem ostrzeżenie, no to przedstawiałem tam fakt, że jakiś działacz partii Zmiana wyzywał Danutę Siedzikówne-Inkę. Oczywiście stawałem w obronie naszej bohaterki, no ale to nie poradzi, to nic nie dało. Odwołanie do YouTube'a nie przeszło i uznali, że ten film jest niezgodny z ich standardami. Czyli stawanie w obronie żołnierzy wyklętych dzisiaj w Polsce jest niezgodne ze standardami YouTube'a. Usunięty został również kanał kultowego wśród kuców Keltuza, to już miało miejsce bodajże miesiąc temu. No, na pewno każdy z Was, kto choć trochę się interesuje polityką, natrafił kiedyś na jedną z jego pieśni. No, nie są może to wysokich lotów artystycznie utwory, ale są to już kultowe utwory w pewnym środowisku. No YouTube ten kanał, który miał kilka lat, po prostu wziął i usunął w cholerę. Osoby, które wrzucają filmy z wypowiedziami pana Janusza Korwin-Mikkego, również mają problemy, dostają ostrzeżenia. No i ta cenzura idzie i postępuje coraz bardziej. Kanał, który prowadzi pastor Chojecki z Marianem Kowalskim, Idź Pod Prąd, również raz już został usunięty. No i przenieśli się na swój własny serwer, ale w tej chwili chyba założyli nowy kanał. Mariusz Max Kolonko również już tutaj na YouTubie coraz mniej wrzuca filmów, również przeniósł się na swoją własną stronę internetową. No ale to trzeba zaznaczyć, że ja o tym dowiedziałem się na przykład dopiero wczoraj, pomimo tego, że na YouTubie śledziłem właściwie wszystkie filmy Maxa Kolonki, no to o tym, że ma swoją własną stronę, no dowiedziałem się dopiero wczoraj od znajomych. Czyli to pokazuje, wiele osób pisze, że no można olać YouTube, stworzyć coś własnego, zupełnie swojego, no ale to pokazuje siłę YouTube'a. Jeśli coś zostało wrzucone na YouTube'a, dostałem powiadomienie na maila, dostałem powiadomienie na przeglądarce, no to wtedy w to kliknę. Jeśli mam wejść na każdy, żeby obejrzeć Marcina Rolę na jedną stronę, żeby obejrzeć Maxa Kolonko na inną stronę, żeby obejrzeć jeszcze jakiś inny kanał na kolejną stronę, no to zdecydowanie mniej ci ludzie będą mieli wyświetleń niż na YouTubie. Szczególnie, że YouTube no też w pewnym sensie promował filmy i jeśli oglądałeś kilka politycznych filmów, no to w polecanych pokazał ci się film no nawiązujący do tego tematu, czyli jeden z filmów z tych kanałów, które przed chwilą wymieniłem. Jeśli znacie jakieś inne kanały, które też mają podłoże polityczne, czy to lewicowe, czy prawicowe, i zostały przez YouTube'a zbanowane, to proszę piszcie o tym w komentarzach, ponieważ no, warto wiedzieć, kto stał się ofiarą tej cenzury obecnej w tej chwili na tym portalu. No, wszystko idzie w bardzo złym kierunku, ponieważ no, mam świadomość, że większość tych kanałów, które do teraz jeszcze funkcjonują, które nie zostały usunięte, również są na jakieś na jakiejś liście YouTube'a do zbanowania. Kolejny kanał mi się przypomniał, jeden z wielu również miał problemy z tym, że usunięto w pewnym momencie, zablokowano mu możliwość wrzucania filmów i zarabiania na swoich filmach. To samo miało miejsce
z kanałem Marcina Osadowskiego NPTV. Ale w tej chwili już mu chyba przywrócili możliwość wrzucania filmów, no ale on wrzuca głównie filmy ze spotkań wolnościowych, ze spotkań z panem Korwinem, więc no, ten kanał również już wisi pewnie na włosku. Zachęcam Was do udostępniania tego filmu i do opisania tego, co można według Was zrobić z tym, żeby YouTube no, przestał nas cenzurować, no bo jeśli to ma w zamyśle być portal tylko i wyłącznie do oglądania bawiących się kotów czy dzieci otwierających jajko z niespodzianką, no to powinni o tym jakoś wprost oficjalnie powiedzieć, a nie udostępniać wszystkim platformę, która stała się właściwie monopolistą wideo w internecie. No i bo to, co w tej chwili robią, ma zdecydowanie znamiona cenzury, która w Polsce nie powinna mieć miejsca. Jeśli ktoś udostępnia usługę dla wszystkich, a banuje osoby tylko i wyłącznie za to, że mają jakieś określone swoje poglądy, no to to jest sprzeczne z polskim prawem. Już wspominałem na ostatnim filmie drukarza, który odmówił wykonania usługi dla pary homoseksualnej, no i teraz jest ściągany po sądach. No to dokładnie się w tej chwili dzieje na YouTubie. YouTube odmawia usługi osobom, które mają określone poglądy polityczne, w tym przypadku poglądy prawicowe, konserwatywne, chrześcijańskie. Kolejny kanał mi się przypomniał, jeśli mowa o chrześcijaństwie, usunięty został kanał dawnego księdza Jacka Międlara. No, to będzie dzisiaj na tyle. Pozdrawiam. Jeśli dowiem się jakichś kolejnych informacji, kolejnych rzeczy na temat tego, jak funkcjonuje YouTube, jakie kanały zostały zbanowane, to z całą pewnością nagram kolejny film i go tutaj umieszczę, dopóki jeszcze mogę. Pozdrawiam.